dzieciaczków, wyrabianie koralów, potem co jeszcze mamy kolorowanki z ukraińskim bohaterem, psem patronem oraz ze śląskim beboczkiem, w którego już wszystkie ukraińskie dzieciaczki zakochali się. Bardzo mi to podoba i myślę, że to jest bardzo korzystne i potrzebne dla wszystkich Ukraińców, no i dla Polaków też. Ja myślę, że taka komunikacja między Polakami i Ukraińcami zbliża i nawet nie powiem, no ja bardzo lubię takie imprezki. Bardzo fajnie. Dzieci zadowolone to chyba najważniejsze. Coś innego, inne doświadczenie, więc jak najbardziej im plus. Jak dla mnie bardzo ważne, szczególnie, że pochodzę sam z mieszanej rodziny, polsko-niemieckiej co prawda, ale jak najbardziej z Ukraińcami też utożsamiam się. Bardzo fajny, sympatyczni ludzie, fantastyczna atmosfera i żeby wszyscy byli mili, razem żyli i żeby była zgoda. A Piana Party? Jak dla dziecka to już leciała od połowy drogi. A dla pani? Dla mnie też fajnie. No bardzo ładnie, ja byłem na początku miesiąca na Witosposza 7, również ten zespół ukraiński miał występ swój w ramach takiej integracji, no bardzo wskazane to jest, fajne. A ja tutaj przedstawiam Stowarzyszenie Pokolenie i zapraszamy dzieci do różnych warsztatów ukraińskich dzieci, dlatego żeby ich czas był zajęty takimi korzystnymi sprawami. Teraz mamy właśnie dużo mieszkańców z Ukrainy w Polsce i ważne jest jakby te nasze kontakty polsko-ukraińskie, bo właściwie spotykamy się wszędzie, w szkołach, w pracy, w urzędach. No i moim zdaniem to jest bardzo ważne, na przykład dzieci w szkole też mają łatwiej, jak potrafią i polski i to jest taka przyjaźń moim zdaniem.